Baza wojskowa USA w Syrii zaatakowana. Syria, atak rakietowy na amerykańską bazę. Nikt nie ucierpiał. Do ataku na amerykańską bazę wojskową w Aleja Omar doszło w poniedziałek. Ostrzału dokonały prawdopodobnie proirańskie milicje. Żołnierze z amerykańskiego kontyngentu w Syrii i stacjonujący na polu naftowym w Aleja Omar stali się w poniedziałek celem ataku rakietowego, podał na Twitterze rzecznik koalicji pułkownik Wayne Marotto. Nikt z wojskowych nie ucierpiał, trwa szacowanie szkód, zaznaczył. Kto stał za atakiem? Do ataku doszło około 19:44 czasu lokalnego. Jak zaznaczył pułkownik Marotto, siły amerykańskie odpowiedziały ostrzałem przeciwartyleryjskim, którego celem było zniszczenie wyrzutni. Rzecznik nie powiedział, kto jego zdaniem mógł stać za tym atakiem. Jak zaznacza Reuters, ostrzału dokonały prawdopodobnie proirańskie milicje. Nie minęły nawet 24 godziny od wydania przez prezydenta USA Joe Bidena rozkazu przeprowadzenia ataków lotniczych na ich bazy wojskowe na pograniczu syryjsko-irackim, pisze Reuters. To już drugi taki zmasowany atak lotnictwa amerykańskiego. Poprzedni ostrzał lotniczy zarządzony przez Bidena miał miejsce w lutym, przypomina agencja. Anonimowe źródła z miasta Deir ez-Zawr we wschodniej Syrii potwierdziły, że ataku dokonały proirańskie milicje, które zaatakowały kontrolowane przez siły syryjskie pozycje i polna naftowe w Aleja Omar, gdzie znajduje się baza USA, z mobilnych wyrzutni. Reuters uzyskał potwierdzenie z amerykańskich źródeł wojskowych, że na bazę wojsk USA skierowano co najmniej 5 dronów z ładunkami wybuchowymi. Agencja potępia atak. Syryjska agencja rządowa SANA podała, że w kierunku bazy wojsk USA w Aleja Omar zmierza ok. 50 pojazdów wojskowych z uzbrojeniem. Agencja po raz kolejny potępiła weekendowe uderzenie z powietrza na milicje proirańskie w Syrii jako pogwałcenie integralności terytorialnej państwa. Amerykańskie ataki lotnicze przeprowadzone podczas weekendów były, tak samo, jak w lutym, wymierzone w obiekty wykorzystywane przez powiązaną z Iranem szyicką milicję Kataib Sayed al-Ya Shuhada, aktywną zwłaszcza w Syrii, przypominają media. Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył po ich przeprowadzeniu amerykańskich nalotów, że ataki były nieodzowną, właściwą i przemyślaną akcją, która miała odstraszyć milicje przed dalszymi działaniami zbrojnymi i doprowadzić do deeskalacji. W amerykańskich atakach lotniczych miało zginąć co najmniej 4 przedstawicieli kadry dowódczej grupy Kataib Sayed al-Ya Shuhada. W ocenie Teheranu ataki przeprowadzone przez lotnictwo amerykańskie w Syrii naruszyły bezpieczeństwo regionalne, ale pierwszą ofiarą tej destrukcji będą właśnie Stany Zjednoczone, jako oświadczył w poniedziałek rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Said Khatibzadeh.